drogie, kochane, cudowne poficzanki. Mówię do was głośno, głośno do was mówię, żeby przekrzyczeć te fale, ten wiatr. Mówię do was głośno, bo to najwyższa pora, żebyście zaczęły głośno słyszeć. Albo żeby ktoś głośno powiedział. Pochwica jest tylko wynikiem innej choroby. Ta inna choroba to się nazywa gardlica. Gardlica to jest taka choroba, że jak ściska za gardło, czy chciałby coś powiedzieć, a nie może, bo go za gardło ściska, to jest gardlica. Ja to wymyśliłem. Proszę to opatentować przy okazji. Pochwica jest tylko wynikiem tego, tej gardlicy. Znaczy, pochwica jest wynikiem lęku przed powiedzeniem prawdy. Jest wynikiem tego, że dusimy w sobie. My w sobie dusimy. Tak mocno dusimy, że nam się zaciska gardło i się odezwać nie można. A potem nam się zaciska nie tylko gardło, nam się zaciska cała reszta. I cóż z tego, że kochamy, jak nam się nie może otworzyć te dno. Serce otwieramy, a reszta nam się nie może otworzyć. I dlatego, drogi panie, informuję wszem i wobec tu, wszystkich dookoła, na tej plaży. Tak, proszę państwa, tak. Drodzy państwo, tak, tak. Wreszcie należy to powiedzieć głośno i wyraźnie. Jak ktoś nie jest winny tego, na co cierpi, to nie ma się czego wstydzić i ma to głośno powiedzieć. Wstydzić to się ma ten alkoholik, który się uchlał i tego, i fotel zahaftował, albo co innego. To może się wstydzić, jeżeli ktoś nie jest winny tego, na co cierpi. Wszystko jedno, na to cierpi, ale nie on to spowodował, tylko to spowodowali inni za niego. Czyli ci, co go wychowywali, ci, którzy go uczyli i ci, którzy mu tłumaczyli, że miłość jest grzechem, albo że miłość jest niemoralna, nienormalna przed ślubem, albo w ogóle, że miłość czymś nie jest pięknym. Miłość jest zawsze czymś pięknym i wcale niepotrzebna, dlatego jest tak od razu kopulacja. I dlatego za chwilę będzie kolacja, a ja was informuję, drogie panie, że jak ktoś uważa inaczej, to jest bałwan i to nie tylko na morzu. Chyba wystarczy na dzisiaj, prawda? Na teraz wystarczy. Wystarczy. Zrozumiałyście? Nie jesteście winne i nie macie się czego wstydzić. I należy to powiedzieć jasno i wyraźnie. Nie ja sama to spowodowałam. Kto inny mnie w to wepchnął. I ja sama z tego wyjdę. Wyjdę! Znaczy, setna mi pomoże. Pomoże.